Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na burmistrza miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Szanowni Państwo, w tym samym piśmie z dnia 20 lipca przepraszam, wpłynęła skarga na burmistrza miasta Koła złożona przez tego samego mieszkańca. W związku z powyższym zasadne jest przekazanie skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia uproszczonego postępowania wyjaśniającego i przygotowania projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia sprawy przez organ stanowiący. Czy Pani Przewodnicząca Urszula Pękacz, dwa zdania w tym punkcie? W tej sprawie wypowiem się już po posiedzeniu komisji. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania skargi na burmistrza miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła? Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 20 radnych, 17 osób za, dwie osoby były przeciwne, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta i nosi numer 54 na 546 na 2022.